Marta, my już wiemy, jak fantastycznie będzie wyglądał ten program, no i jacy fantastyczni są bohaterowie, ale pojawiają się pytania, czym sanatorium będzie różniło się od rolnika, którego również prowadzisz? Czy możesz tak naprowadzić naszych widzów? Myślę, że wszystkim, bo to jest zupełnie inna sytuacja. To jest 12 bohaterów, którzy w ogóle się nie znali i przyjeżdżają do sanatorium po to, żeby zadbać o swoje zdrowie, po to, żeby nie być samemu, po to, żeby się pobawić, żeby poznać drugiego człowieka. Za ścianą już nigdy więcej nie będzie. Po to, żeby rzucić życiu wyzwanie, po to, żeby codziennie mieć zupełnie inne atrakcje, wyzwania, do których podchodzili w sposób tak elastyczny, że po prostu szapoba i chylę głowę. Więc to jest zupełnie program o czymś innym. No, to jest program o pokoleniu 60+. Oczywiście jest mnóstwo ich historii, ich wspomnień, ich doświadczeń życiowych, bo ciężko byłoby z tego nie skorzystać, ale jest bardzo dużo zetknięcia ich z młodością, z tym, jak teraz nawiązują się relacje międzyludzkie, bo tak chcieliśmy też pokazać, jak młodzi teraz tak naprawdę łączą się ze sobą w życiu. Dla naszych bohaterów miłość to jest przyjaźń w dużej mierze. To już jest ten czas, kiedy szukamy bliskiego człowieka, który będzie przy nas, z którym będziemy mogli się cieszyć życiem i to o tym jest ten program.